Nagle Pedersen, jak sarna, rzucił się do swego Lincolna. Za wycieraczki na przedniej szybie wyjął kartkę papieru. Masz pan, czytaj, bo napisane jest po polsku. Podpis widzę znajomy. I aż zaskrzytał zębami bezsilnej złości. Przeczytałem: Panno Pedersen, zdobyłem nowe i cenne informacje, które zaprowadzą panią do skarbu. Chcę za nie 12 000 złotych. Proszę przyjechać dzisiaj o 11 w nocy na 50 kilometr drogi na choince. Tam będę na panią czekał. Tylko proszę przyjechać sama, Malinowski.